kto siedzi na miedzi, czy może raczej na miedzy, dowiedzieć się można było na 5. edycji Legnickiego Festiwalu Kultur, który odbył się w niedzielę na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Chcieliśmy opowiedzieć o osobach, ludziach, grupach, ludziach, którzy mieszkają tutaj, którzy często mieszkają obok siebie, a jeszcze siebie dokładnie nie poznali, albo przez wiele, wiele lat gdzieś żyli tak naprawdę obok siebie. Wydarzenie jest interdyscyplinarną prezentacją kultur tradycyjnych występujących na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Składają się na nie występy artystyczne zespołów folklorystycznych, warsztaty zanikających zawodów i prezentacje stoisk z rękodziełem i kulinariami. Ta impreza jest jak gdyby taką letnią wersją może właśnie Wigilii Narodów, ale przede wszystkim lokalną wersją festiwalu Świat pod Kyczerą, bo właśnie zapraszaliśmy grupy etniczne z całego świata, a nie wiedzieliśmy tak naprawdę o naszych sąsiadach z zamiedzy, którzy mieszkają tutaj na ziemi legnickiej. Impreza pokazuje, że w regionie wciąż żywa jest bogata kultura tradycyjna, którą kultywują polscy reemigranci z Bośni, udowadniając, że na przykład stolarstwo to zdecydowanie ponadetniczna dziedzina. Tu jest taki struk stolarski, który służy do wyrównywania takich powierzchni na gładko, ale mamy też takie strugi bardziej profesjonalne. Gdzieś tam już można było jakąś listwę dopracować, taką wykończyć. Gdzieś załóżmy od drzwia, czy nad okienicę, nad proża można było robić. Mam też ciekawą wiertarkę. Jedną ręką dociskamy jak gdyby do materiału najbardziej, a drugą wystarczy tylko kręcić i niech pan zobaczy, jakie są efekty. Dosłownie kilka obrotów, kilka porządnych obrotów i już mamy, otwór mamy na wylot. Są także Łemkowie, Romowie i Niemcy, którzy prezentowali specjały kuchni dolnośląskiej, jak chociażby rogu, czyli ślimaczki nadziewane wątróbką, ale też tłuczone ziemniaki, pieczone jabłka z kapustą kiszoną i boczkiem na piwie, czy, uwaga, fałszywego zająca. Cóż to za potrawa? Jest zrobiony troszeczkę zmielonego mięsa nieprawdziwy zając. Identyczne dania w swoim menu mieli przedwojenni mieszkańcy Legnicy. Są to wszystkie potrawy zrobione na podstawie przepisów pana Jurgena Greczela, typowo śląskich potraw. Według książki, która będzie wydana w grudniu. Każda z prezentowanych grup etnicznych czy narodowościowych prezentowała całkiem odmienne tradycje. Owa różnorodność okazuje się być jednak wspólnym mianownikiem, który łączy ludzi najczęściej wokół wspólnego stołu. Tak, to jest nasza robota. Tu jak wszystkie siedzimy, wszystko razem robiłyśmy. Wszystko robimy razem, bo jesteśmy jedną wspólnotą. Jednym zespołem, to jest ważne. Kolejne wspólne spotkanie kultur w Legnicy już w grudniu na Wigilii Narodów, jedynej takiej imprezie w kraju.